Cześć, chciałem Wam przedstawić dwa naświetlacze LED-owe. Z lewej strony naświetlacz 10W, cena jaką zapłaciłem za niego to 12 zł 24 grosze. Z prawej natomiast naświetlacz LED 20W, za którego zapłaciłem 19 zł 14 groszy. Za chwilę zmierzę wattomierzem, ile faktycznie pobierają energii elektrycznej te oto halogeny. Jak widać, halogen 20-watowy pobiera około 11 watów energii elektrycznej, czyli 10,6 wata. No jak dla mnie to jest słabo. W tej cenie naświetlacz LED-owy powinien dysponować większą mocą. Co do barwy tego naświetlacza, nie mam szczególnie zastrzeżeń. Barwa waha się pomiędzy 5000 kelwinów a 6000 kelwinów. No ciężko mi jest określić tak na oko, ile ona ma. Wcześniej, gdy mierzyłem, ten naświetlacz 20-watowy pobierał momentami 11,4 wata, no ale to cały czas bardzo słabo, jak na naświetlacz 20-watowy. Za chwilę zobaczymy, ile pobiera energii elektrycznej naświetlacz 10-watowy. Myślę, że będziemy mile zaskoczeni z tego naświetlacza. W tym momencie jestem mile zaskoczony naświetlaczem 10W. Pobiera on 7,8 W energii elektrycznej. Momentami pobierał 8,3 W. Porównując oba naświetlacze, mogę powiedzieć, że 10W naświetlacz zużywa 78% podanej wartości energii elektrycznej, natomiast naświetlacz 20W pobiera zaledwie 53% podanej wartości energii elektrycznej. Później sprawdzimy na dworze, jak oba naświetlacze radzą sobie w nocy. Oto 10W naświetlacz LED. Sami ocencie, jak świeci. Teraz test 20W naświetlacza LED.